Telewizyjny Kurier Warszawski, Grzegorz Miśtal. Witam i zapraszam na najważniejsze informacje ze stolicy. Ostatnie pożegnanie Szymona Szurmieja, aktora, reżysera, wieloletniego dyrektora Teatru Żydowskiego w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, środowisk żydowskich, najbliższa rodzina, przyjaciele i mieszkańcy Warszawy. Szymon Szurmiej miał 91 lat. Kochany Szymonie, byłeś dla nas przyjacielem i przewodnikiem. Dziękujemy Ci. Żegnamy legendę kultury polskiej. Człowieka, który całym swoim życiem udowadniał, że wielki sens ma dbanie i myślenie o tradycji. Człowieku, który przeszedł przez piekło i który zachował poczucie humoru i radość życia. To jest cały Twój zespół. Twoi widzowie, Twoja widownia. Ci wszyscy Twoi przyjaciele. To nie krople deszczu, to łzy. To łzy żegnające osobowość wyjątkową. Żegnamy artystę. Teatrem Żydowskim w Warszawie kierował od 1970 roku. Wyreżyserował ponad 50 przedstawień, cały repertuar klasyki żydowskiej. Na scenie pokazywał się do ostatnich dni życia. Mawiał, że nawet choroba nie zwalnia aktora z obowiązku zagrania roli. Stworzył teatr rodzinny, nie tylko dlatego, że razem z nim pracowała jego żona i syn, ale także ze względu na atmosferę, jaka panowała w zespole, gdy on był dyrektorem. Bardzo chciał być klaunem, znaczy klaun, który niesie w sobie i śmiech, i dramat, i łzy, i płacz, i żart. I to było jego cechą chyba charakterystyczną. Artysta, którego historia w sposób szczególny zobowiązała do kreowania świata, który już nie istniał. Świata, który wymagał nie tylko ożywienia, ale wręcz pobudzenia pamięci historycznej. Grozna pracował z nim 40 lat, 30 parę lat. I myślę, że będziemy się wielokrotnie jeszcze spotykać, żeby wspominać, bo ja akurat wierzę w to, że człowiek tak ułoży, jak się o nim pamięta. Nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Był aktywnym członkiem i działaczem krajowych i międzynarodowych organizacji żydowskich.